Ja nazywam się Rainka Wiktor, zajmuję się tym, o czym Tomek przed chwilą opowiadał, jestem prawnikiem w dziale własności intelektualnej i w związku z tym temat będzie szczególnie nawiązywał właśnie do takiej problematyki związanej z tym, co nazywamy własnością intelektualną. Tak może tytułem wprowadzenia. Temat ten jest bardzo taki charakterystyczny dla nowoczesnego prawa własności intelektualnej, ponieważ dotyczy kwestii, które nie są tak naprawdę rozstrzygnięte w prawie, nie są do końca uregulowane. Mamy bowiem sieć internetową, która tak naprawdę nie polega na tym, że jest to jakiś czysty zbiór adresów, które nie są w żaden sposób połączone, zawierające jakieś informacje. Między tymi adresami są różne połączenia i te połączenia najczęściej Opierają się na pewnych linkach, czyli linkowaniu odnośnikach do treści. Poza tym, jeszcze od jakiegoś czasu zauważalna jest nowa technologia, która nazywa się embedowaniem. Czy wiedzą Państwo, co to jest embedowanie? Zakładam, że tak, ponieważ większość z Państwa pewnie korzysta z tego typu narzędzi jak Facebook. Na Facebooku, publikując wideo z serwisu YouTube, od razu pojawia się dodatkowe okienko, w którym ten film się wyświetla. I to jest właśnie różnica między tym linkowaniem a embedowaniem. Pozostaje kwestia, jak to ocenić prawnie. Jak na razie sytuację mamy taką. Rynkowo większość osób się nad takimi rzeczami nie zastanawia, tylko korzystając z nowoczesnych technologii linkuje i embeduje. Większość osób nawet nie ma jak się nad tym zastanawiać, ponieważ jeżeli ja korzystam z Facebooka, to wchodzę na swój profil i chcę tam umieścić jakiś teledysk, który mi się podoba, prawda? Przeklejam tam link z YouTube'a, a Facebook automatycznie nadaje mu już charakter embeda. I tak naprawdę w moim profilu wyświetla się utwór. Do rozważenia będzie kwestia tego, czy wyświetlenie tego utworu wymaga zgody twórcy. Eee, cały ten wykład chciałbym oprzeć na analizie wyroków, które zostały już wydane w podobnych sprawach. Tych wyroków nie ma w leksie. I w rzeczywistości tutaj tak w pełni popieram to, co mówił Tomek, ponieważ wyroki te zostały wyszukane przede wszystkim dzięki wykorzystaniu sieci Internet i między innymi też między linko, między, dzięki wykorzystaniu linków. Może jeszcze taki krótki wstęp do tej różnicy pomiędzy linkowaniem a embedowaniem. Ponieważ są tutaj tak zwane dwa aspekty, które będą istotne dla oceny prawnej tego zjawiska. Są to, jest to po pierwsze aspekt techniczny, a po drugie aspekt percepcyjny. To są takie dziwne nazwy, ale może pokrótce wytłumaczę, o co mi chodzi w sytuacji, kiedy używam tych pojęć. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, chodzi mi o to, że linkowanie czy też embedowanie Polega na tym, że technicznie na naszej stronie nie jest publikowana dana treść. Na razie może skupmy się ogólnie na treści. Mogą to być różne treści. Mogą to być zarówno teksty, które mogą w jakiś sposób naruszać czyjeś dobra osobiste. Mogą to być materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami wyłącznymi. Mogą też być to teksty, których publikowanie jest w pewien sposób zakazane, ponieważ może być to. Załóżmy taki tekst, który jest reklamą jakiegoś produktu sensytywnego, np. mocnego alkoholu albo gry hazardowej. I tutaj pojawia się pytanie, czy my je rzeczywiście publikujemy, czy tylko mówimy o tym, że one się gdzieś znajdują? Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, to zarówno przy linkowaniu, jak i przy embedowaniu te materiały nie pojawiają się na naszej, na naszej stronie, tylko są wyświetlane z innego e, miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt percepcyjny, to tutaj jest ta różnica między tym linkowaniem a embedowaniem, ponieważ przy linkowaniu wchodzimy na ten link i jesteśmy przenoszeni na inną stronę internetową. Natomiast przy embedowaniu, wchodząc już na, na stronę, na której znajduje się ten link, otwiera się okno, tak jakby widoczne w naszej stronie. I w związku z tym nie ma tego przejścia na inną stronę i ktoś może pomyśleć, no przecież to państwo rozpowszechniają, to jest tutaj udostępnione publicznie. Jestem użytkownikiem, mnie tak naprawdę nie interesuje aspekt techniczny, nie obchodzi mnie skąd to idzie, interesuje mnie tylko to, że ja otwieram i widzę. I może po tym krótkim wprowadzeniu przejdźmy do konkretnych orzeczeń, których nie ma zbyt wiele. Na wstępie chciałbym omówić dwa orzeczenia sądów polskich, i chyba w tej chwili są to dwa jedyne orzeczenia o tej tematyce. Następnie omówię orzeczenia sądów zagranicznych i potem na pewno nawiążę do. Sprawy, która jest rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która ma w pewien sposób naświetlić tę sprawę i ostatecznie może coś przesądzić, chociaż ja w to nie wierzę, do czego zresztą wrócę. Jeżeli chodzi o sprawę, która była prowadzona ostatecznie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie, to nie dotyczyła ona praw do utworu, dotyczyła ona dokładnie wizerunku, czyli przedstawienia czyjejś podobizny utrwalonej na zdjęciu. I podobizna ta została przedstawiona w taki sposób, który naruszał dobre osobiste tej osoby rzeczywiście, czyli to prawo do wizerunku. Zostało to opublikowane na portalu, na którym najprawdopodobniej większość z nas nie chciałoby się znaleźć. I jakie było naruszenie tego podmiotu, który linkował? On zamieścił jedynie link do strony tej, gdzie był zamieszczony ten wizerunek. No i tutaj mamy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który ostatecznie stwierdził, że samo informowanie poprzez zamieszczenie linku, że gdzieś tam znajduje się wizerunek danej osoby, może być także rozpowszechnianiem tego wizerunku, czyli też naruszeniem dóbr osobistych. Moim zdaniem jest to bardzo istotne akurat z punktu widzenia procesów prasowych i w ogóle operowania treścią. Ponieważ zobaczmy taką sytuację. My chcemy powiedzieć, że gdzieś coś się znajduje, jakiś materiał, i nie oceniamy, czy on może naruszać dobra osobiste, czy nie. My tylko mówimy, to znajduje się tam. A okazuje się, że na przykład chcemy zamieścić link do materiału, który narusza, no, dajmy na to prawo do prywatności z danej osoby. I teraz pytanie. Czy my to prawo do prywatności naruszamy, informując, że gdzieś znajduje się taki materiał, czy nie? Czy my tylko informujemy o czymś, co ktoś już zrobił? I tutaj, tak jak ta sprawa jest cały czas niejasna, jeżeli chodzi o polski system prawny, i do końca nie ma odpowiedzi, to biorąc pod uwagę to orzeczenie sądu apelacyjnego w Krakowie i także podejście sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych, przede wszystkim prawa do prywatności, z którymi miałem trochę do czynienia podczas prowadzenia tego typu spraw, raczej stwierdziłbym, że należy być ostrożnym. W takim przypadku, ponieważ samo linkowanie do informacji naruszających te dobra osobiste lub na przykład prawo do prywatności może być uznane, że my coraz szerzej je rozpowszechniamy. Pytanie też, co my tam napiszemy. Bo jeżeli to będzie informacja nie dotycząca prawa do prywatności, tylko na przykład naruszenia dobrego imienia, to pytanie, czy my używamy tego jako pewnego takiego odniesienia do naszej treści. Czyli na przykład mówimy, no, są wątpliwości w pewnej sprawie. Na portalu takim i takim napisano, że ta osoba zachowała się w dany sposób, ale my nie do końca się z tym zgadzamy. Poza tym uważamy, że to nie jest yy, prawda, mamy inne stanowisko i piszemy dalej. No tutaj tego zagrożenia w mojej ocenie nie ma. Natomiast jeżeli przekleimy tylko link i będziemy tworzyć stronę, która będzie bazować na tym, że linkujemy do treści naruszających dobra osobiste, to. Moim zdaniem można się obawiać złożenia pozwu i ostatecznie werdyktu sądu na naszą niekorzyść. Na podstawie tego wyroku chciałem Państwu jeszcze ukazać jedną rzecz, i myślę, że to będzie się przewijać w ocenie i opisie tych wszystkich kolejnych wyroków. A mianowicie, że nie można powiedzieć tak jednoznacznie, zero-jedynkowo, czy linkowanie lub embedowanie jest dozwolone, czy nie jest dozwolone. Taki był tytuł tego mojego artykułu na blogu IP w sieci. Jednak ostatecznie też myślę, że z tego artykułu płynął taki wniosek, że nie da się tego ostatecznie ocenić, ponieważ istotne będzie to, w jaki sposób linkujemy lub embedujemy, do czego linkujemy lub do czego embedujemy i parę innych kwestii, które mam zamiar jeszcze powtórzyć w podsumowaniu. Tutaj jeszcze jedną rzecz dopisałem na tym slajdzie na samym dole, że sąd tam, w którymś miejscu uzasadnienia, stwierdził, że aby nie doszło do naruszenia, adres powinien być podany tekstowo i bez pominięcia głównej strony portalu. To było dosyć dziwne stwierdzenie, ponieważ tutaj sąd tak jakby chyba nie zrozumiał do końca istoty sprawy i się skupił na dwóch odrębnych rzeczach. Bo. Z jednej strony skupił się na tym, czy linkowanie do czyjegoś wizerunku to może naruszać prawa tej osoby sportretowanej, a z drugiej się zastanawiał nad deep linkingiem, który tak naprawdę moim zdaniem jest kwestią nieuczciwej konkurencji, a mianowicie, czy wstawianie na danej stronie linku do strony omijającej tę stronę w ten sposób, że ktoś na przykład nie widzi reklam widocznych na tej stronie, może być naruszeniem, może być czynem nieuczciwej konkurencji w stosunku do innej strony, ale już nie naruszeniem dóbr osobistych. Tu mamy z kolei bardzo ciekawy wyrok, a to dlatego, że dotyczy on praw autorskich. Chodzi o pewien zmontowany klip, który został zamieszczony na YouTubie, a następnie link zamieszczony został na profilu, na fanpage'u, na Facebooku jednego z parlamentarzystów. I sąd w tej sytuacji, to jest stosunkowo nowy wyrok, ja jeszcze nie do. Nie mam jeszcze pisemnego uzasadnienia, natomiast znam jego fragmenty i w tym wyroku sąd powiedział coś nowego, czyli nie tylko, że zamieszczenie linku może spowodować naruszenie dóbr osobistych, czyli że przekierowanie do jakiejś informacji może spowodować, że te dobra zostały szerzej, że, że, że doszło do szerszego naruszenia, to znaczy, że szerzej rozprzestrzeniły się te informacje naruszające cudze dobra, tylko powiedział tak, że zamieszczenie tego linku może być również rozpowszechnieniem utworu. I to akurat jest bardzo ważna kwestia, ponieważ jeżeli uznamy, że... No bo w prawie autorskim, nie wiem, może zrobię takie krótkie wprowadzenie, żeby państwu naświetlić sytuację. Jeżeli chodzi o prawo autorskie, to mamy tak zwane bardzo silne, bezwzględne prawa wyłączne w stosunku do utworów, czyli przedmiotu, jak, jakiegoś dobra niematerialnego stworzonego przez człowieka. I teraz yy, prawo autorskie polega na tym, że żeby wykorzystać ten utwór, powinniśmy mieć zgodę twórcy. Oznacza to, że jeżeli nazwiemy linking albo embedding, co moim zdaniem prędzej mogłoby mieć zastosowanie do embedowania, ponieważ z linkiem to już jest bardzo wątpliwa kwestia, to wtedy... Każde takie umieszczenie embeda wymagałoby zgody twórcy, ponieważ byłoby wykorzystaniem na innym polu eksploatacji. Po drugiej stronie poglądy są takie, że żeby wykorzystać utwór, to musi on zostać udostępniony publicznie na naszej stronie. W związku z tym przeszkadza ten aspekt techniczny, który wskazuje na to, że utwór tak naprawdę nie jest przez nas rozpowszechniany, tylko jest rozpowszechniany za pośrednictwem danej strony, a my tylko wskazujemy, że on się tam znajduje. No technologia jest trochę inna. Widoczne jest to w małym oknie, ale wciąż nie jest to coś, co jest upubliczniane u nas. No i tutaj sąd, zdaje się, stwierdził inaczej. Jednak jest to orzeczenie sądu okręgowego, więc przewiduję, że w tej sprawie będzie apelacja. Co więcej, ona, ta sprawa dotyczy dóbr osobistych. W związku z tym nie mamy tu jeszcze takiej ostatecznej decyzji, która stwierdzi, że rzeczywiście. Embed do utworu, jest to wykorzystanie go na danym polu eksploatacji. Zobaczymy, czy w ogóle sąd drugiej instancji do tego się odniesie, bo myślę, że no niestety sądy w Polsce są jeszcze nie do końca zaznajomione z, z tego typu technologią i najczęściej podchodzą do tego właśnie trochę na podstawie tego aspektu percepcyjnego. To wygląda tak. No, pozwany składa, powód składa pozew. Załącza tam dowody i załącza taki dowód, załóżmy, z aktu notarialnego, który polega na tym, że notariusz otworzył stronę i zauważono, że na tej stronie znajduje się dane wideo. To najczęściej jednak, jeżeli, zwłaszcza przy bierności ze strony y, pozwanej, czyli jeżeli tam pełnomocnik nie będzie skutecznie bronił powoda, to sąd najczęściej spojrzy na ten dowód i powie: No, ukazało się, w związku z tym doszło do naruszenia. Natomiast pomijany jest ten aspekt techniczny. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli przychodzi do nas klient i się pyta, czy ja mogę embedować utwory, na przykład pisać jakieś teksty na jakiś temat, a oprócz tego wrzucać linki do YouTube'a do określonych utworów, tak, żeby trochę tutaj one uzasadniały to, o czym ja piszę, no to mamy tą wątpliwość, że. W przyszłości, jeżeli na przykład zwróci się organizacja zbiorowego zarządzania albo twórca, no to może, może ta sprawa potoczyć się w ten sposób, że są tu uznano, przecież jest dostępne. I nikt nie będzie się zastanawiał nad tą kwestią tego aspektu technicznego tego embeda. Tutaj też kolejne wyroki, które zostały wydane w Europie, Wzbudzają no, trochę niepokój, jeżeli chodzi o ułożenie kwestii linkowania i embedowania w Europie, ponieważ w tej chwili, no, tak jak powiedziałem na samym początku, linkowanie i embedowanie jest zjawiskiem powszechnym. Jeżeli okaże się, że sądy będą twierdzić, że jest to udostępnienie publiczne utworu, będziemy mieli do czynienia z bardzo poważnymi skutkami. A mianowicie dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś będzie mógł pozwać, o samo zamieszczenie embeda. Czyli niezależnie od tego, czy naruszamy jakieś inne dobra osobiste albo czy zniekształcamy ten utwór, tylko że samo wykorzystanie wymaga płatności wynagrodzenia. Oczywiście wyjąwszy przepisy o dozwolonym użytku, które najczęściej nie będą miały zastosowania przy takich typach wykorzystywania utworów, z jakimi mamy najczęściej do czynienia, bo może tutaj czyniąc taką lekką dygresję powiem, że jeżeli na Facebooku mamy otwarty profil, czyli nie udostępniamy tego tylko kilku znajomym albo takim znajomym, z którym jesteśmy w tak zwanym stosunku osobistym, to wtedy jest to w pewien sposób udostępnianie. Jeżeli dodamy te dwa fragmenty układanki i okaże się, że po pierwsze udostępniamy nie jest to dozwolony użytek, a po drugie, że jest to to udostępnianie publiczne w rozumieniu prawa autorskiego, to okaże się, że wklejając link do jakiegoś utworu, powinniśmy. Link, który jest tym tak zwanym embedem. Przepraszam. Bo to powinniśmy zapłacić twórcy wynagrodzenie, a jeżeli nie, jesteśmy zagrożeni roszczeniami, które są dosyć wysokie, bo to może być nawet trzykrotność stosownego wynagrodzenia, przeprosiny i szereg innych roszczeń. Za to dosyć takie pozytywne sygnały płyną e, za oceanu, ponieważ w Ameryce najczęściej jednak sądy znajdują gdzieś sposób, żeby uznać, że wykorzystywanie nowych technologii nie jest zawsze naruszeniem tych e, praw autorskich, czy też jakichkolwiek praw w ogóle. Myślę, że to jest w pewien sposób związane z tym, zwłaszcza w tej pierwszej sprawie Kelly vs. Ribasoft, ponieważ tutaj y, zastosowana została instytucja. Tzw. Tak fair use. U nas w Polsce takiej instytucji nie ma, są przepisy o dozwolonym użytku, które wskazują tak naprawdę szereg bardzo ściśle określonych wyjątków. I tak jak mówiłem wcześniej o tym dozwolonym użytku osobistym jest on bardzo ograniczony. W Stanach natomiast jest taka doktryna, która wskazuje, że przy spełnieniu pewnych, yy, pewnych takich przesłanek, które które zostały wypracowane w orzecznictwie, można uznać pewne działanie, które jest tak naprawdę naruszeniem praw autorskich, za tak zwany fair use. My takiego wentylu bezpieczeństwa nie mamy. Dlatego uważam, że sądy europejskie powinny bardzo e, ostrożnie podchodzić do takiego uznawania w sposób bezwzględny, że na przykład coś jest naruszeniem prawa autorskiego, a coś tym naruszeniem nie jest, ponieważ znamy nawet ostatnio. Bardzo zainteresowała mnie sprawa tak zwanego copyright trailingu, nie wiem czy Państwo słyszeli o tym. Polega to na tym, że prawnik znajduje sobie gdzieś jakąś grupę ludzi, która zajmuje się nie wiem, linkowaniem, embedowaniem. Z tym jeszcze akurat nie było problemu, problem był w Niemczech z osobami oglądającymi RedTube'a. Tak, ponieważ gdzieś powstały takie koncepcje prawnicze, że streaming to tak naprawdę jest korzystanie z utworu. I w związku z tym prawnicy niemieccy wysyłali wezwania z dosyć wysokimi, wygórowanymi kwotami do użytkowników RedTube. A. Oczywiście kwestią jest drugą to, jak oni uzyskali dane, ale co do tego prowadzone jest aktualnie dochodzenie i żądali wysokich wynagrodzeń. Podobnie zresztą było z użytkownikami polskich serwisów polegających na pobieraniu plików, bo to nawet się zdarza u nas, że są te wezwania wysyłane. To jest tak zwany copyright trolling, ponieważ najczęściej jednak porządek prawny nie przewiduje odpowiedzialności za to. Tylko że do tego to trzeba dojść, bo to może być na przykład wszczęte postępowanie karne. A to jest trochę tak, że prokurator może się nie znać na prawach autorskich, musi wszcząć postępowanie karne, prowadzić je i do, po jakimś czasie. No, a to jest bardzo duży stres dla takiego człowieka. W Niemczech w każdym razie bardzo dobrze się skończyło, bo interpretacja prawa została wydana przez ministerstwo i wskazano tam, że takie działania są. Niezgodne z prawem i, i, i jakoś ta, 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 ta sprawa została rozwiązana. Ale to jest, to jest między innymi zagrożenie. No bo teraz załóżmy mamy taką sytuację, że e, któryś sąd wydaje wyrok, tak jak wydał na przykład ten Sąd Najwyższy w Czechach, że embedowanie jest tym udostępnianiem publicznie utworu. No to teraz zaraz znajduje się grupa prawników, którzy sobie znajdują klientów, którzy mają prawa do danych utworów i zaczynają pozywać wszystkich, którzy gdziekolwiek zawieścili jakiś embed. To jest może takie krótkie podsumowanie tego, o czym mówiłem. I e, tak naprawdę opowiedziałem o tych różnicach między linkowaniem a embedowaniem. Ważne jest też to, do czego linkujemy albo embedujemy. Z dobrami osobistymi należy bardziej uważać. Jeżeli chodzi o utwory, e, to moim zdaniem trochę zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy. Ten utwór, też cel wykorzystania technologii ma znaczenie, ponieważ jeżeli byśmy zrobili portal, na którym będziemy tylko umieszczać embedy, no to e, moim zdaniem roszczenia mogłyby być przez polski sąd e, zasądzone. E, w tej chwili oczekujemy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z moich informacji wynika, że zostanie... Że tam będzie jakaś decyzja już 13 lutego tego roku, więc to jest właściwie kilka dni i się coś dowiemy. Tam są w każdym razie zadane dwa pytania, takie istotne z punktu widzenia tego wykładu. Pierwsze pytanie jest takie: czy linkowanie może być udostępnianiem publicznym w świetle prawa autorskiego? A drugie pytanie jest takie: czy takim udostępnianiem publicznym. Y, czy może być embedowanie i czy jest różnica między linkowaniem, właśnie, a embedowaniem? No i sąd zapewne wypowie się na te dwa tematy, co ostatecznie moim zdaniem nie przesądzi sprawy, ponieważ pozostaje jeszcze ten dozwolony użytek i inne formy korzystania z utworu, które mogą być legitymizowane, nawet jeżeli by uznać, że, że embedowanie jest udostępnianiem publicznym. Mm, no i to chyba na tyle, i liczę na Państwa pytania.